Ej, ty! Trochę dziwne miejsce dla drwala. Czy ja wyglądam jak drwal? Widziałeś kiedyś drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem zwać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do Górniczej Doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Wypraszam sobie. Ja nie zabijam, tylko wykonuję legalne wyroki władzy. Jestem jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Nie masz za co przepraszać. Młody jesteś, to i pewne rzeczy jeszcze ci wolno. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrody, chociażby. Straszliwy sukinsyn. Siał postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany w środku lądu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. 200 sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota, co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. Długo już pracujesz jako kat? Zacząłem terminować jako pomocnik kata, jak miałem 10 lat, a samą funkcję kata objąłem w wieku 18. 8 lat nauki u starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć 3 głowy naraz. Przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym opryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka. Nie uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię? Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia, wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak, jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym, drwalem. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. Jako kat pewnie znasz się na kościach. Oprócz ich łamania potrafiłbyś też je nastawić? Obrażasz mnie takim pytaniem. Oczywiście, że tak. Nieraz składało się do kupy więźnia, za którego ktoś zapłacił okup. Pamiętam, jak raz mieliśmy takiego najemnika, który działał przeciwko tutejszym kupcom. Nawet nie chcieliśmy z niego wyciągnąć niczego konkretnego, ale trzeba było wyrobić normę. Kiedy miał wybite wszystkie możliwe stawy, przyszedł za niego okup. Miałem 2 godziny, żeby postawić go na nogi i udało się. Jak tam? A jak ma być? Cały czas tak samo. Zamiast skazańców ścinam suche konary drzew. Skoro tak, to mógłbyś pomóc Rudowi? Wybił sobie bark i nie może przez to pracować. Znam gościa. To jeden z tych... tych obijających się przez połowę dnia stoczniowców. Lepiej bym tego nie wyraził.
Wiesz, chętnie bym pomógł, ale mam pewne obawy. Jakie? Dawno niczego nie nastawiałem. Mogłem wyjść z sprawy. Szczególnie, że Rud to taki drobny chłopaczyna. Moje łapska mogą mu wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Rozumiesz? Gdybym mu coś zrobił, miałbym przesranę, bo facet ma kontakty. Za ile podejmiesz się takiego ryzyka? Trochę źle zadałeś pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie chodzi o pieniądze. Pomogę ci, jeśli Rud obieca, że w razie niepowodzenia mojego zabiegu nie będzie mi robił problemów. Nie interesują mnie obietnice słowne. Chcę to mieć na piśmie. Tylko to pozbawi mnie obaw. Postaram się załatwić, co trzeba. Do zobaczenia. Cholera jasna! Nikt miał tu nie zaglądać! Szybko! Zabijmy go! Niczego tu nie znajdę. To jest. Mam cię. Porozwala.
Czekaj tylko! Ej, ty! Co? Czego tu szukasz? Odejdź! Widzisz, to nie było takie trudne. Mądra decyzja! Czego tu szukasz? Odejdź! Widzisz? To nie było takie trudne. A ty? Co tu robisz? Wynocha z mojej dziury! Ej, czy ty wiesz, co to za miejsce? To slumsy, przyjacielu. Nowi łatwo tutaj wpadają w kłopoty. Za każdym rogiem biedacy i zbiry. Część z nich to moi dobrzy koledzy. Jeżeli okażesz mi wsparcie, to mogę z nimi porozmawiać i przez nich włos ci z głowy nie spadnie. Grozisz mi? Jeszcze nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz. Następnym razem sobie inaczej pogadamy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co ty tam robisz?
Nie masz tu czego szukać. Łapy precz. Nie masz tu czego szukać. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Mądra de... Kim jesteś? Nazywam się Bob. Jednak można. I nikt nie ma takiej wiedzy o porcie jak ja. Żyję tu od małego i znam wszelakie sposoby na przetrwanie wśród takich szubrawców, jak mieszkańcy tej dzielnicy. Skoro znasz wszelakie sposoby na przetrwanie tutaj, to może mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Cóż, niewykluczone, że za parę monet mógłbym ci powiedzieć, jak zarekwirować zawartość czyjejś kieszeni. Jak leci? Jest całkiem w porządku. Masz do mnie jakąś sprawę? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Mądra decyzja. No proszę, jednak można. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Widzisz, to nie było takie trudne. Thank you.
Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Czego tu szukasz? Gdzie z tymi łapskami? Łapy precz! Widzisz, to nie było takie trudne. Przepraszam, nie ma pan przy sobie jednej sztuki złota? Niestety nie mogę pomóc. Trudno. Jakoś sobie poradzę. Mądra decyzja.
Hej, oddawaj pierścień! Po co ci ten pierścień? Chyba nie jesteś w pozycji, by zadawać takie pytania. Liczy się tylko, by ten pierścień wrócił do mnie. Resztę tych rupieci ze skrzyń możesz sobie zatrzymać. Nie ma mowy. Nieładnie. Mądra decyzja. Widzisz? To nie było takie trudne. Podejdź tu na chwilę. Nie wyglądasz mi na ostatnią ofermę. Powiedz mi, nie chciałbyś może dać komuś po mordzie i dostać za to kilka złotych monet? Co to za oferta? Sprawa jest prosta. Mam tutaj mały magazyn i organizuję w nim od czasu do czasu przyjacielskie pojedynki dla mieszkańców naszej wyspy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź wieczorem. Z pewnością znajdzie się ktoś, z kim będziesz mógł się zmierzyć. Czy to legalne? Obywatele mają prawo do odrobiny relaksu po ciężkim dniu pracy, nie sądzisz? Arena trzyma ludzi w ryzach i pozwala im się wyżyć w tych niespokojnych czasach. Jakie są zasady? W zależności od dnia i nastrojów publiczności walczymy na pięści lub na broń białą. Nie używamy żadnej broni strzeleckiej ani magii. Walka trwa do czasu, aż jeden z uczestników nie padnie na ziemię. Nikogo nie zabijamy. Gdybym pozwalała tym łachudrom się mordować, to szybko straciłabym zawodników. Każdy uczestnik wpłaca opłatę za wzięcie udziału w walce. W zależności od renomy twojego przeciwnika, opłata może się znacząco różnić. Wygrany otrzymuje dwukrotność tego, co wpłacił, plus czasami jakieś dodatkowe nagrody. Ja zgarniam całość zakładów i wszyscy wychodzą szczęśliwi. A, jeszcze jedno. Nie używamy tutaj żadnych imion. Nie opowiadamy o tym, co się dzieje na arenie, poza areną. Jak życie? Nie zdajesz sobie sprawy, jaką popularnością cieszy się moja arena. Kilka miesięcy i kto wie, może sprawię sobie ładny dom na starym mieście. Mogę zawalczyć na arenie? Mówiłam, żebyś przyszedł wieczorem. Chwilowo, nie mam czasu. Chętnie bym pogadał, ale jestem zajęty. Hej! Czego chcesz, młody?
Nie widzisz, że dorośli ludzie próbują tutaj załatwić ważną sprawę? Może będę mógł pomóc. O co chodzi? Ty? Pomóc? A co ty byś mógł? Chociaż w sumie... Młody jesteś, rozsądny. Jak ci się zapłaci, to pewnie wykonasz zadanie w... odpowiedni sposób, co? Muszę tylko poznać szczegóły. To oczywiste. Najchętniej opowiedziałabym ci wszystko już tutaj, ale myślę, że jak rozwiążemy sprawę w koszarach, to będę miała mocne wsparcie prawne w, powiedzmy, dążeniu do celu. Tak, z pewnością. W takim razie... Idziemy do koszar. Hej! Czego chcesz, młody? Nie widzisz... To... Co się dzieje? Proszę o dokładne opisanie problemu. Oczywiście, już spieszę z wyjaśnieniami. Nazywam się Ramona i przybyłam ostatnio do tego zacnego, wydawałoby się, portu, żeby sprzedać swój towar, nawiązać nowe kontakty handlowe, poszerzyć asortyment o tutejsze produkty. Pomijam już problemy wywołane ostatnimi edyktami, przez które straciłam prawa do własnego statku i nie mogę wrócić do domu. Toczymy wojnę. Muszą być niedogodności. Rozumiem. Ale wszystko, co przywiozłam, było przenoszone na brzeg za pomocą dźwigu portowego. Na pewno kojarzycie. Prosiłbym o konkrety. Praca przebiegała bardzo sprawnie, aż do czasu, kiedy po przerwie moi robotnicy odkryli, że dźwig został uszkodzony. Uniemożliwiło im to dalszą pracę? Bardzo ją spowolniło, a zależy mi na czasie. Czym dłużej towar przebywa na statku, tym mniej cierpliwości mają tutejsi urzędnicy. Jeszcze chwila i zarekwirują moje dobra. Żeby wyrobić się przy pierwotnych założeniach czasowych, musiałabym wynająć dodatkową ekipę robotników. Przenoszenie towaru ręcznie trwa bardzo długo, a w dodatku wszyscy narzekają na utrudnione warunki pracy i żądają podwyżek.
do prawdy. Dla mnie to prawdziwy koszmar. Skąd pewność, że został uszkodzony? Sprawdziłam osobiście. Brakuje w nim części, koła zębatego. Mówiąc konkretnie, zostało wyrwane siłą, było widać po sąsiadujących elementach. Wykonanie nowego koła, pasującego do reszty, to zajęcie bardzo czasochłonne i drogie. Przy takim opóźnieniu dodatkowe koszty mogą mnie zrujnować. Pora przejść do samego sedna sprawy. Mianowicie wiem, kto to zrobił. To ci, którzy stoją tu z tyłu? Tak, dokładnie. Nie mam nawet cienia wątpliwości, że to właśnie oni są odpowiedzialni za ten haniebny sabotaż. Masz na to dowody? Niestety, rzeczowych dowodów nie mam. Jednak ręczę słowem, że nie kłamię. Oskarżanie niewinnych ludzi jest poniżej poziomu. I robienie tego byłoby moją osobistą porażką. Kim są te osoby? Moi pracownicy. Rekon i Veigo. Proszę. Porozmawiam z nimi. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Co panowie wiedzą o sabotażu dźwigu portowego? My? Nic. No, prawie nic. Może lepiej ja będę mówił, co? Jak chcesz. Dobrze. W takim razie na samym początku jasno zaznaczę. Nie mamy nic wspólnego z uszkodzeniem dźwigu. Owszem, nie lubimy naszego pracodawcy, jednak jesteśmy uczciwi. Dostajemy zapłatę za operowanie dźwigiem, nie jego uszkadzanie. Wielkość tej zapłaty i traktowanie nas przez szefową pozostawia wiele do życzenia. Ale na chłopski rozum, po co mielibyśmy sobie dokładać roboty przy ciągle takim samym wynagrodzeniu? Gdzie byliście w czasie, kiedy dźwig przestał działać? Zajęci byliśmy, skrzynki tachaliśmy. Znaczy się, pracowaliśmy. Pozostali członkowie ekipy mogą potwierdzić, że nie mielibyśmy nawet kiedy uszkodzić tego dźwigu. Ramona oskarża nas o to, bo po prostu jako jedyni mieliśmy odwagę skarżyć się na złe warunki pracy. Chce się zemścić, to tyle w temacie. Kto według was uszkodził dźwig? Z tej biednej okolicy ktoś. Tam same podejrzane typy są. Tak, dokładnie. Wielu tamtejszych mieszkańców dla zabawy mogło wykręcić to koło, albo stwierdziło, że taka część jest cenna na czarnym rynku. Nie wiem dokładnie, jak ci ludzie myślą, no ale nie posądzałbym żadnego z naszych robotników o takie działanie. Najlepiej będzie, jak znajdzie się sprawca. Tutaj go nie znajdziemy, trzeba iść w plener. Pójdę, proszę się nie martwić. Bez dowodów nikogo się w tym mieście nie zamyka. Zanim jednak znajdę sprawcę, nie opuszczajcie Archolos. W razie czego musicie szybko wrócić tutaj, do koszar. Jasne? Jak słońce. Mamy wynajęty pokój w karczmie portowej. Więc jakbyśmy byli potrzebni, to będziesz mógł nas tam znaleźć. Dla ciebie drzwi będą zawsze otwarte. Jak to mogą odejść wolno? Czy ja się przesłyszałam? Nie, nie przesłyszałaś się. I również zostań w mieście, dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni. Słuchaj, skoro zostaliśmy sami, to możemy porozmawiać jak ludzie interesu. To doprawdy nie do pomyślenia, że rozsądni ludzie muszą... Do rzeczy, o co chodzi? Widzisz, tamta dwójka już od dłuższego czasu działa mi na nerwy. Bez przerwy narzekają, podburzają innych robotników przeciwko mnie. Nie są też jakoś bardzo wydajni. Już od jakiegoś czasu chcę ich wyrzucić, ale potrzebuję ku temu dobrego powodu. Nieźle podburzyli moim pracownikom morale, więc mogą wykorzystać zwolnienie do dalszych partyzanckich działań. A co będzie dobrym powodem? Kiedy udowodni się ich winę, będą musieli zapłacić za wynajęcie ekipy przenoszącej towar. Zażądam od nich takiej kwoty, że w życiu tego nie spłacą. Dostarcz mi haki na tę dwójkę, a pomogę ci zostać obywatelem tego miasta. A jeśli są niewinni? Winni? Niewinni? Trzeba ich ukarać za całokształt. Ta sprawa może być świetnym pretekstem do przykładnego trzepania futerka. Pamiętaj tylko, że do spłaty moich kosztów
zostaną prawnie zobowiązani dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć mocne dowody. Jak rozumiem, w razie czego mam pomóc tym dowodom się znaleźć? Ty to powiedziałeś. Pamiętaj tylko, że jeśli zaoszczędzę na robotnikach, to będę miała więcej pieniędzy dla ludzi, którzy dobrze dla mnie pracowali. Jakiś pomysł, co byłoby dobrym hakiem? Jakbyś na przykład znalazł koło zębate przy jednym z nich, zwłaszcza przy tym głupszym. Jak mu tam, Rekon chyba? Przydałby się też jakiś świadek. Tych akurat wyjątkowo łatwo znaleźć. Coś wymyślisz. Liczę na twoją inwencję. Zobaczę, jak to będzie. Tylko pamiętaj, młody, bądź rozsądny. Warto mieć we mnie przyjaciela. Bez wątpienia. Do zobaczenia. Ej, ty! Co? Bon! No, wynoś się! Wynoś się! Ej, ty! Co ty tu robisz? Bon! No, wynoś się! Wynoś się! Chwila. Kim jesteś? Nazywam się Urych. Jestem kucharzem. Nie da się pełnić warty z pustym brzuchem. Dbam więc o to, by na naszych strażników każdego dnia czekał pyszny i wartościowy posiłek. Co to za miejsce? Chłopcy lubią nazywać je kuchnią Urycha, ale tak naprawdę to po prostu kantyna. Właśnie tutaj strażnicy mogą odpocząć po swojej warcie, zjeść talerz ciepłej zupy, czy orzeźwić się kuflem zimnego piwa. Zajmujesz się też zaopatrzeniem? Mam dość roboty z samym gotowaniem. Zakupem prowiantu i składników zajmuje się Lenard. Czy mogę dostać coś do jedzenia? Przykro mi, ale przygotowuję posiłki tylko naszym chłopcom. Thank you.
Lepiej by było, gdybyś się przymknął. Było dokładnie tak, jak mówisz. Tak, to bardzo typowe. Możemy jedynie przeczekać. Będzie jeszcze gorzej. Przychodzę z pewną ofertą. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Chętnie. No i to rozumiem. Z czym do mnie przychodzisz? Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Ciemne, mocne. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chcę za skrzynkę? 100 sztuk złota. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Wow! Co to jest do cholery? No, biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. To chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Szukam informacji na temat uszkodzonego dźwigu. Obiło mi się o uszy, że nie mogą przez to rozładować jakiejś łodzi. Na twoim miejscu poszukałabym Bora w slumsach. Facet sporo wie o tym, co się dzieje w okolicy. Ej, ty! Ej, ty tam! Czego chcesz, smarku? Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. Co tu robisz? Piję i bimbam sobie. A na co ci to wygląda, gnojku? Szczerze, to właśnie tak myślałem, że to robisz. Brawo. Jeszcze jakieś durne pytania i równie celne uwagi? Dlaczego nie znajdziesz sobie jakiejś pracy? Zrobię wszystko, żeby nie harować dla tego obszczymurka Florina. Nie po drodze ci z władzą? A ty co, z drzewa spadłeś? Każdemu, komu zależy na poprawie bytu tej zapadłej dziury, powinno nie być po drodze z królem, psia mać. Sądzisz, że źle się dzieje w polityce? Źle? To mało powiedziane. Władza sprzyja majętnym i wyzyskuje biednych. Nie od dziś to wiadomo. Poza tym, po cholerę mamy ginąć na wojnie, która w ogóle nie powinna nas obchodzić. Władza powinna być w rękach ludu. Od co? Może wtedy wszystkim żyłoby się lepiej. Tak jak kiedyś lud wybrał Wolfzaka, tak i teraz. Lud powinien wybierać gubernatorów. Zmienisz zdanie, gdy orkowie zapukają ci do domu. Jesteś jednym z agitatorów tego dupka, że tak się pienisz? A może królewskie monety przesłaniają ci wzrok? Raczej tak podpowiada mi rozsądek. Jesteś tak samo głupi jak reszta. Cześć, jak leci? Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos mi świadkiem, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi?
A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na 2 kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na 1. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Hej, co słychać? To samo, co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Nie nudzi cię takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić, więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpiesz mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie też jest dobre. A będzie jeszcze gorzej. Hej, ty! Cześć, co tu robisz? Piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, Kmiotku? Może postawię ci coś lepszego. Cóż, chętnie sobie jeszcze golny. Przynieś mi tylko coś na tyle mocnego, żeby wróci mi gębę na drugą stronę. Postaram się znaleźć coś takiego. Co słychać? Zamiast ględzić mi nad uchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałę, a nawet i 2. Byle szybko, bo zrobię się nieprzyjemny. Cześć. Co tu robisz? Stoję i pilnuję. A na co ci to wygląda, Herlaku? Herlaku? Dobrze słyszałeś. Wyglądasz mi na Herlaka. Jak reszta mieszkańców tego miasta. Wiesz, wcale się nie dziwię, że przydzielono ci wartę na zewnątrz lokalu. Tak? A to niby czemu, Herlaku? Śmierdząc jak spocony górski troll, z pewnością odstraszasz wszystkich gości. Odszczekaj to, Kmiotku. A jak tego nie zrobię, to co będzie? To własnymi rękami otworzę ci czaszkę i napluję do niej. Możesz próbować.
Nie tylko spróbuję, ale to zrobię. Nadal jestem herlakiem? Przyznaję, masz łapę. A wcale nie wyglądasz na wojownika. Może teraz zaczniesz traktować innych z szacunkiem. I tak nie zmienię zdania o tym parszywym mieście. Co mogę tutaj znaleźć? Kobiety, piwo, gorzałe i jeszcze więcej kobiet. Kim jest Vlada? Właścicielką burdelu i moją siostrą. Prowadzisz dom publiczny ze swoją siostrą? Ciekawe zajęcie. Vlada ma łeb na karku, więc to ona jest szefową. Ja dbam o to, żeby nikt nieproszony nie szwendał się po jej lokalu. Skąd pochodzisz? Z daleka. A dokładniej? Wychowałem się z siostrą w miejscu, o którym pewnie nawet nie słyszałeś. Więc co ci po nazwie, której nie skojarzysz? A i tak po chwili wyleci ci z głowy. Musisz tylko wiedzieć, że było to miejsce, gdzie bez siły i sprytu można było szybko skończyć z nożem wbitym pod żebra. Dlaczego tak bardzo nie lubisz tutejszych? Bo nie potrafią walczyć o to, co jest dla nich drogie. Codziennie widzę te same gęby odwiedzające ten burdel, używające sobie i chlejące na umór. Jeśli tak bardzo nie lubisz tej roboty, to co tu jeszcze robisz? Nie lubię, ale ufam swojej siostrze. Od wielu lat trzymamy się razem i dobrze na tym wychodziliśmy. Poza tym już raz nas los rozdzielił. Nie popełnię tego samego błędu.